lat miał pan podczas wojny? Więc jak się wojna zaczęła, to miałem 6 lat. 6 lat, czyli był pan bardzo młody. A jak wyglądała edukacja w szkołach? Pan chodził do szkoły? W szkołach to było specjalne, my mieli stery dawane. Tak zwany ster był napisany, to co Niemcy dali. A te polskie książki, co miały, co by my nie mieli, co nauczyciele miały, to co bym zapamiętał, to mój wychowawca przewracał kartki i niektóre wyrzynał tam. Portrety chyba jak naszych tam były przedstawicieli przedwojennych, to ich wycinał. Czyli obowiązywała taka cenzura, tak, żeby jak najmniej mówić o Polsce i polskości. A także później to byśmy się uczyli z tych sterów. To było to, co tam Niemcy napisali po polsku. Po polsku było uczone, tylko z tych właśnie sterów to, co było tam napisane. Historia nasza nie była w tego. Chodziliśmy do szkoły, no to były w trepach i nie było skarpet żadnych, nic nie tego, a chociaż były zrobione z wełny, to zaraz się na piętach poprzedzierało i była goła skóra. Nikt nie miał żadnych butów, tylko po prostu drewniane trepy były. To pamiętam jeszcze jak ten, no... Konieczny? Nie, konieczny to był wysiedlony. Ale później był zabrany przez Niemców i nie wrócił. A moim wychowawcą to był... Moja z Czerna pochodził. Później mi przyjdzie na myśl. To on mnie zawsze na lekcji wysyłał. Takie krzaki rosły przed skotnikami. Przed szkołą. Przed szkołą. Nie tylko mnie, bo czasem na zmianę kto inny też. I my pilnowali, czy nie jedzie samochód niemiecki. I trzeba było przylecieć szybko do szkoły, powiedzieć mu. Żeby on się skrył. A czy w domach uczyli może pana o Polsce, o polskości? No, trochę tak, ale miałem styczność z różnymi ludźmi, bo u nas się tam dużo ludzi przewinęło przez nasz, tutaj nasz dom i w ogóle, i także byłem znany z tych spraw. Przychodziła córkę i siostrę uczyć, taka pani profesor, która później była profesorem w tym, w Piotrkowie, a ona miała rodzinę w Skotnikach i tu podczas okupacji mieszkała. I ona tu przychodziła siostrę uczyć. A siostra była starsza ode mnie o 3 lata. Po wyzwoleniu siostra była w szkole w przedbożu, w średniej szkole, którą ukończyła. I później wyprowadziła się do Łodzi. Chciała się dostać na studia, ale nie przyjęli, bo była córką kułaka, więc się zatrudniła jako robotnica tam gdzieś i później na drugi rok zdawała i przyjęli ją i ukończyła szkołę lekarską i jeszcze wciągnęła brata, który był i tam było do dni prawie 10 lat młodszy. Witka, który właśnie też miał szkołę średnią i dostał się tam w Łodzi i wykształcił się też na lekarza. Siostra przyjeżdżała, jak się już wykształciła tu na wieś i u nas w domu leczyła ludziom zęby, których nie było, nie mieli gdzie jechać, ani nic, ona przyjeżdżała i tu u nas w domu ich leczyła. A jak wyglądały pierwsze dni po wybuchu II wojny światowej? Po wybuchu wojny ja dokładnie nie pamiętam, ale wiem, jakie było poruszenie w domu. Mama przeważnie się bardzo tego bała. Myśmy byli szykowani gdzieś do odjazdu, ale gdzie uciekać, gdzie co.
wóz był uszykowany, już konie zaprzężone, ale w ostatniej chwili ktoś nam podpowiedział, żeby siedzieć w domu, bo i tak jedziemy niebezpiecznie, a w domu trzeba siedzieć i koniec. No i zostaliśmy w domu. Ale było ciężko w domu. Tak jak u nas to był, nie powiem, chleb był, wszystko było, bo u nas było większe gospodarstwo, ale jak u sąsiadów, to nie było chleba. Dzieci, rówieśniki z moim rocznikiem, chodziłem tam i do nich, to po kromce chleba dostali i chleb później był chowany pod klucz, żeby sobie nie wzięli. Tam nie mieli stołu, mieli taką szeroką ławę i krzeseł też nie było, tylko były takie stołki porobione jak taborety, tylko niższe trochę, bo ta ławka była tak jak na wysokość tego taboretu, taka ta szeroka ławka. I tam się rozstawiało to jedzenie, no i to były dwie albo trzy miski, no i każdy tam sięgał i to jadł. I chleba, było po kromce chleba i chleb resztę był chowany. Takie do belki były takie widoczne i była przybita deska i tam położyli za tą deską, żeby te dzieci nie sięgły tego chleba. No i takie było wyżywienie, a później ten... To tam był rok starszy ode mnie, ten chłopak, jak dorósł, już trochę podrósł, to sobie tam jakoś wykombinował i dostał ten chleb i ukroił przez cały, bo to takie bochny były tego, wie pani, duże. Całą kromkę i za pazuchę i za stodołę. Tam gdzieś poleciał i zjadł ten chleb. Czyli trzeba było walczyć w niektórych przypadkach o to, żeby coś zjeść. Bo to były fakty. Także było. Ani nie było się w co ubrać. Ani coś nie było. Mowy tam o napiciu herbaty, bo nikt o herbacie nie słyszał, ani nie wiedział. Było mleko i woda. Jak było, jak była jedna krowina, a która była tego, mleka nie dawała też. Była źle karmiona. I mleka nie było. Także była woda i zalewajka, jak były ziemniaki. A jak nie było, no to nie trzeba było, nie wiem. A jak zachowywali się wtedy ludzie? Różni ludzie byli. Jedni byli co kolaboranci, co z Niemcami, bo to było chyba ze dwóch takich. A ci ludzie wszyscy, no to co, to byli wystraszeni. Bida była na wsi, bo nie było chleba w domu. Dzieci, jak to tego sąsiada, było pięcioro dzieci i oni, to jak przyszedł maj, czerwiec, to nie było w domu chleba, bo nie było w sklepie chleba ani pieniędzy, żeby kupić. Bo trzeba było mieć swoje zboże, jechać do młyna zemlić, a co najgorsze, że Niemcy pozamykali młyny. Ale ojciec mój to gdzieś tam znalazł jakiegoś kolegę, co miał młyn i tam jeździł i robił wokę. Także mieli chleb bez przerwy. Wszystko nie brakowało nam. Ta sprawa. Tu u nas było takie zacisze, bo niby tego... O, przepraszam, bo teraz mi się łzy lecą. Przychodził taki masaż. Kupował świnie u ludzi. I tu u nas zabijał, bo to byli cicho, tak bez tego. I tu przyjeżdżali kupcy z Piotrkowa przez Pilicę na rowerach i zabierali słoninę, to była słonina taka na cztery palce. To się owijali tu, tą słoniną i sznurkami, a ten wyrób to brały w worki. I na rowerach to zawoziły do Piotrkowa. I tam ludzie kupowali. Bo świnie były kolczykowane. Wszystkie świnie, paprosięta były kolczykowane i trzeba było to wszystko odstawić, oddać na kontyngent. Za darmo, to za kontyngent dawali spirytus. Litrowe butelki spirytusu dawali, żeby Polacy pili i głupie byli.
A ojciec to za całą wieś oddawał, no nie za tamtą, ale tu za naszą, na te 7 czy ile tego, kontyngent, bo tamci nie mieli zboża, a u nas było większe gospodarstwo, to ojciec za nich oddawał tak samo, żeby był spokój na wsi. To oni choć się tym odwdzięczali, że przychodzili do kopania ziemniaków, czy we żniwa, czy do tego, bo przecież wtedy jeszcze maszyn nie było, niczego. No, za zabicie świni, czy za czego, no to trzeba było iść do obozu. Czy w ogóle kara śmierci zależy, na kogo się trafiło. Jak był tego, to zastrzelił na miejscu i koniec. Że reżim był straszny, no ale trzeba było to przeżyć. No ale później, jak nastało wyzwolenie, no to niby się trochę polepszyło. Ale i tak trzeba było jeszcze kontyngent oddawać i w ogóle te wszystkie sprawy i w zbożu, i w świniach, w mięsie, i w mleku, i w ogóle we wszystkim. Trochę był mniejszy rygor, ale był. A siostra jak chodziła tu na okopy codziennie, bo okopy się zaczęły w 1944 roku, chyba jakoś na wiosnę, to jak już się wiedzieli, że będzie tego inwazja ruskich, to się okopywali tam w schodnikach przeważnie, bo tam trasa taka jest, a między nimi były bunkry. To bunkier to był duże, tak jak to mieszkanie, w ziemi wykopany, obstawiony drzewem i zasypany piachem. Ja kilka razy właśnie ojciec mnie wysłał, bo to już wtedy to byłem starszy, z sąsiadem, bo trzeba było codziennie furmanką jeździć tam, jak te okopy były, i sprzątać po nich, bo to wyrzynali las i to, żeby porządek był. I codziennie trzeba było furę gałęzi zabierać ze sobą, żeby tam było czysto, nie? I przywozić do siebie. No i ojciec nie mógł jechać, to mnie wysłał do tego. I ten Niemiec pewnego czasu tam mówi, że to jest dziecko. Ale ten tutaj u nas był taki bystry człowiek. Mówi, 14 lat ma, 14 lat ma, bo tak wyglądałem, bo był wysoki. No i to machnął ręką i dobrze. A tak to do szkoły my już wtedy nie chodzili, bo szkoła była zajęta przez Niemców, bo były tam w okolicy Skotnik kopane okopy, to Niemcy tego pilnowali. Ja żem tam jeździł kilka razy, chyba za 2 czy 3 razy byłem, raz z Dębskim, drugi raz jeszcze z Banaszczykiem, Leszkiem, a ojcem. Konia my dokładali na parę koni i przed szkołą tam zawsze był policjant, który kierował, gdzie mamy jechać, po co, gdzie tego robić. No i zawsze trzeba było później ze sobą, jak się jechało, zbierać kupę gałęzi, żeby porządki były i przywozić gdziekolwiek, nie obchodziło i gdzie, żeby tam to zebrać. No i to my przywozili za stodołę. To u nas nie za stodołę, tylko za obolę, bo stodoła to jeszcze ta nie stała, była stara stodoła. I tu za oborę, tam w koło by przywozili. No i traf chciał, że było takie zajście, bo tutaj była taka pani, ją się później ożenił na 100 lat ten Mietek. Co ona była, po prostu z Niemcami się zadawała. I ona tu przeskarżyła ojca o coś. No i właśnie o to przyjechali. Nie wiadomo skąd. No i robić rewizję. To było latem, pamiętam. Rękawy pozawijane, SS były. W czarnych koszulach. No i tak ojca postawili pod płotem tam. Dwóch go pilnowało. Ale co było najważniejsze? W nocy były partyzanty. A za tym oborą tam leżała taka kupa gałęzi. Tak jak mówiłem, że te gałęzie były przywożone tego. I oni tam schowali broń i amunicję. I
I ojciec o tym wiedział. Jak pójdę tam, to koniec, ale jakoś wytrzymał. I tego, i później oni... Nic tu specjalnego nie znaleźli. Pojechali do Starej jeszcze, czy tam gdzieś dali. Ja mówię, jak będą wracać, to żeby mi tu jajek uszykować, to się tego. No dobrze, dobrze, to mama już mówiła, żeby tu nie przyjeżdżali, to ja tam mano do tego, do drogi wyniosę. I tak było. To później, jak już to wszystko przeszło, to pamiętam jeszcze mama, ja stodołam na polu, tam na górce był ogródek. I oni tam jakąś amunicję tam wynosili jeszcze i chowali, żeby tutaj mniej tego było. A czy brał pan udział w jakichś małych sabotażach? No raczej nie brałem, bo byłem za młody w tym czasie. Tylko pamiętam, u nas stacjonował oddział burzy partyzantów. To był jednego dnia. Przyszli rano, a drugi oddział był na Ojrzeni, Wichra. Oni wiedzieli, że Niemcy przyjechali tam do Dąbrówki, do Starej, jeszcze tam gdzieś, na, no jak to nazwać, i tam zabierali niektórych ludzi i tego. I oni czekali tu na nich, jak będą jechać tą drogą do szosy, do Przedborza, bo z Przedborza byli z posterunku. My szykowali do Młocki maszynę taką, która była napędzana końmi, kieratem. I to było rano, a patrzymy, w lesie coś się tam białego rusza, coś się tam ruszało, bo tak było. A oni mieli takie peleryny białe, do śniegu od tego niby, bo śniegu wtedy nie było. I przyszli tu, już wtedy tej Młocki nie było, tylko już poszli na wieś, żeby kobiety chleb piekły, żeby tego i siedzieli, tu czekali do wieczora. U nas w domu. W domu i u tu byli na całej wsi. No i później przy nas wieczór jechali ci Niemcy tej, i tutaj z tej odległości oni tu wylecieli trochę do tych, bo tych przy lasu nie było, tylko gołe pole było i stąd poszły kule, strzelanie było. I zajrzeni drugie. I tu kilka tych Niemców było zabitych chyba, bo później została tu krew jeszcze. Jechali osobowymi samochodami, jechali ci z tego. A samochodem ciężarowym to jechali normalni żołnierze. I jeden samochód był zastawiony tu na dołku, tam na szosie i kule szły tu przez nas dom, zapalające. Ale tylko jedna, to, bo oni tam za nisko byli od tego, jakby byli wyżej, to by tą wieś byli spalili. Ale że te kule byli niżej i te kule omijały dachy, to no, tylko jedna tu blachę przebiła i ta blacha dość długo była przebita. Dziury były blasze. Tak. No i później co? Później na drugi dzień było śledztwo. Ja taka przyszła, wjechało gestapo. Gdzie to, skąd to były te tego? Ale że komendant policji, bo policja jeszcze była polska w tych Skotnikach. Komendantem był Duda, nazwiskiem komendant. Ojciec z nim się obchodził dobrze. I ten Duda tu powiedział, żeby na wsi wyzbierać wszystkie łuski, które po wyszczałach zostały, żeby nie było żadnego śladu. Bo zeznał, że ogień nie szedł ze wsi, tylko z lasu. O. Także obronił tu ludność wiejską. No. Także obronił to wszystko. A tak to by to byli spalili. Tak było nawet na tym, na Zygmuntowie, tam koło Pilicy. Że tam gdzieś znaleźli martwego Niemca i tą wieś całą spalili. I dlatego później przywieźli tych, co tutaj tych 16 jest zastrzelonych, a to byli ludzie po prostu złapanki. Bogu ducha winni. Tak. A czy dużo było takich ochotników do pomocy przeciwko właśnie nazistom, no, Rosjanom? Ochotników to dobrania było dużo, ale dodawania to było mało, bo ludzie byli biedni, nie mieli co, jak mówię.
I jak się Skomocka Wola kończy, to tam mieszkał taki pan, dawniejszy dziedzic, nazywał się Korytowski. Drugi Korytowski mieszkał tu, jak się skręca na Aleksandrów. To miał znowu swój majątek. A jeszcze niżej był Dominikowski, co miał swój las i też trochę tej ziemi. I trzeci był Łempicki. No i ich wszystkich aresztowali Niemcy. Przepraszam, nie wszystkich, bo zaraz powiem po kolei. I mój brat był zabrany, Niemcy go zabrali. Był starszy ode mnie o 10 lat. To było w niedzielę. On się wyszykował i pojechał. A gdzie to nie wiem, bo się przecież nie tego. No nie powiedział mi gdzie. A to była tak zwana, no nie wiem jak, obława niemiecka, tam na wieś Szarpską, Dąbrówkę, jeszcze inne. I to była trasa, która prowadziła przez tego. I on tą szosą jechał i to było w lesie pod Dąbrówką. Jak usłyszał te samochody, to skręcił na lewo, tam się pasły krowy. I przy tych krowach tam niby był, ale one obławą szli, bo samochody jechały drogą, a one szły przez las obławą taką. No i tam go słuchali i zabrali. Według mnie to był ubrany, bo pamiętam jak tego, miał uszytą taką kanadyjkę z takiego materiału, nie wiem po czym, to taki był wojskowy materiał. Był w butach oficerskich. No i w spodniach tak samo, to od rana było słychać, że tam oni coś tam robią, było słychać. I to broń Boże, żeby się tam gdzie było, on pojechał i koniec. To oni później z nim pojechali jeszcze gdzieś tam na Diablą Górę. On siedział w samochodzie, jeszcze przejeżdżał przez Reczków. To tam gdzieś prawdopodobnie do Szczepana Jęcka nożem czy czymś rzucił w okno. No ale to wszystko wyszło nieuwadze z ludziom. No i był zabrany najpierw do Końskich. To ojciec jeździł z tym, z proboszczem Paluchem. To był w Skotnikach. On niby tamte sprawy miał załatwiać. A on załatwiał swoje sprawy. Bo wziął worki, tam jakieś coś sprawy załatwiał, nie wiem co. No i później wyszło to, że jego przewieźli do Tomaszowa. No i tam przechodził do Trury, bo to nie... I tam już w Oświęcimiu, w tym, w Dachau, to tam nie torturowali tak, ale tutaj, żeby wymusić jakieś zeznania, to go strasznie bili. To przecież na tyłku to miał szramy takie, jak na bułka porobione, co się zagoiły. A później go wzięli z Tomaszowa, no to do obozu, a doktor do Dachau, ostatnio był w Dachau i stamtąd wrócił. Ale tak to był tam straszny głód. A w tym czasie też aresztowali mojego stryja, który mieszkał w tym, w Popławach. A on przed wojną był sekretarzem w gminie. Jak ta gmina się nazywała? Sławnie, tak, Sławno. Przed wojną jakiś czas pracował, zarobił dobrze i kupił sobie ziemię w Popławach. 15 hektarów bardzo dobrej ziemi. No i jego też aresztowali. On był taki na nogę ułomny jakiś, ale był wykształcony. I był w Oświęcimiu, ale wrócił. I mój brat też wrócił z tego Dachau. To on opowiadał, jakie to były straszne rzeczy. Torturowali ludzi, tak? Tak. Już tamto nie tak bardzo, tylko było prześladowanie ich do roboty. I małe jedzenie było. Po prostu ludzie, no, skóra i kości byli na nich. Zresztą to już nieraz w filmach może oglądacie, tak. To widzicie jak jest. No ale oni jakoś przeżyli i wrócili. A Stanisław Jęcek
To był, nie tutaj mieszkał, tylko właśnie po Puławach i też był zabrany do Oświęcimia, bo tam... To też jest tam Stanisław i ten ze Szkowa. Tak, no i ten też Stanisław był. I właśnie my jeździli z mamą, jak mówiłem, już do tam, zawozili bieliznę i coś tam do jedzenia, do Popław, a oni później jechali końmi znowu do Tomaszowa. Na drugi dzień, żeby to wszystko zawieźć tam do nich. A później jak ich wywieźli do tych obozów, no to się skończyło. Nie wiedzieli my gdzie, ani co. Nikt nic nie wiedział. A później się okazuje, że Stacho był w Dachau na końcu, a ten był w Oświęcimiu. To jeszcze stryj Stach to opowiadał, jak przewozili transport Niemców, tych Żydów na rampę. Wszyscy się musieli rozbierać do naga. I oni szli od razu do komór gazowych. No szli tam gdzieś do wykąpiecie się tego. To kosztowności i złoto było wożone taczkami od tych ludzi. No to widział na własne oczy i dlatego to nie jest jakaś bujna czy co. A Stach znowu opowiadał brat, bo tam była, no różni ludzie w tym Dachau, a najgorsza kastra to były księża. Już od nich nie dostał nikt nic, ani nikomu nic nie pomógł. Taka była opinia wszystkich więźniów, najgorsi byli księża. Księża, którzy nie użyczyli nikomu nic. To mi opowiadał brat, który przeżył to piekło. Mama była strasznie załamana, rozpaczała, no ale to nic nie pomogło. Ale w końcu brat wrócił, no i wrócił z powrotem do ojczyzny swojej. Stanisław Stachu siedział razem w tym, pisarzem, który wydał książki, Gustawem Morcinkiem. I później po wyzwoleniu przysłał mu książki. I tego stryja zabrali tam z Popła, do tego Oświęcimia. To my tam z ojcem jeździli, bo tam taką maszynę mieli swoją do kieratu i tą pszenicę my mucili. Tam pomagali my tej ciotce. Tam jakby pojechali, to chyba dzień my byli ze dwa dni, nocowali my tam kilka razy. To pamiętam, jak ona z takiej maszyny to wyletywała, ta słoma, ona to odgarnywała grabiami, a ziarno takie było jak żółte, jak złoto, bo pszenica taka jest, to tam taka piękna pszenica była. To my tam pomagali. Drugi brat mojego ojca był oficerem przedwojennym. On nie został aresztowany, bo on się ukrywał i przeżył. Było w tym, na Władysławowie. Było dużo po prostu komunistów. W Szarpski to było dużo takich, co byli innego, bo jak ojciec na przykład to narodowcem był. To była różnica. I oni się nigdy tam nie zgadzali. No i tam właśnie był taki nalot był na ten Władysławów, nie tylko, bo na Sieczkę, tam jest Sieczka. A to gmina wtedy to była, chyba do Sieczki należeli. I właśnie ten stryj się schował. Miał skrytkę zrobioną w stodole tam gdzieś jakąś, także zdążył uciec i się schował. No i jak nie było jego, no to zabrali żonę jego, która miała dwoje dzieci i była jeszcze w ciąży w dodatku. No i nie wróciła już. A gdzie była zabrana? Prawdopodobnie do Oświęcimia. No i nie, ona nie wróciła w ogóle. Ją zabili.
To takie były losy wojny. Czyli było naprawdę bardzo ciężko i żadne filmy nie będą oddawać tego. No właśnie. O, to takie były zajścia. Ich różu, gdzie było zboże wymucone, bo tu była na tej wsi taka społeczna maszyna. Nie muciło się cepami, tak jak wszyscy. Tak więc gospodarzy, tak jak było u nas, należeli to chyba aż czterech i na ulicę z pięciu. I jeszcze przed wojną kupili maszynę do mucenia zboża. I taki polski ciągnik, czy to motor był, taki motor, bo trzeba było go na kołach przeciągać. Jego się zapalało i on tą maszynę napędzał. To był na ropę, ale trzeba było zagrzać lampą, lód lampą tą głowicę, żeby ten trysk pierwszy się zapalił. No i później jak już zapalił, to chodził cały dzień. A to był taki kocioł, wodę, żeby ją chłodziła, to był kocioł taki, że tam wchodziło ze 200 litrów wody i to trzeba było nalać, bo nie było to ja teraz przy samochodzie, że była pompa i krąży, tylko tą samą, no jak się zagrzewała tam w tym silniku, to woda przechodziła i ta zimna tam dochodziła i chodziła z powrotem ten silnik, tak jest samochodzący. No i ten motor to był to długo do tego, a tak to ludzie mucili cepami wszystko. Także ciężkie były czasy. Ale co chcę powiedzieć? Niemcy, jacy smyki były, takie były, ale on zawsze rano był wygolony, wymyty, mundury się błyszczały, jakby na te okopy tam jeździli. Wszyscy byli tak jak trzeba. A ruskie jak szły, to obtargańce, brudne, karabiny miały na sznurkach. Jak wpadł, aha, jeszcze co? Za oborą była taka szopka postawiona. Ja tam pewnego rana zachodzę, a tam wychodzi Niemiec do mnie. I ja po prostu uciekłem stamtąd. A jeszcze przedtem to Niemcy przychodzili w nocy, budzili nas. Mama otworzyła, bała się, ale otworzyła. I weszli, nie wiem ile ich było, i wołali gorącej wody, żeby im dać. No i dostali tej wody i poszli. A w stodole, pamiętam, mi ojciec mówił, było schowanych dwóch Niemców. Ojciec zachodzi po siano do stodoły, a tam są, ale to już było po wyzwoleniu. No i ojciec nie wie, co ma robić. No ale jakoś ich wyprowadził za stodołę. No i mówi, żeby poszli sobie. No oni poszli. A tu jak raz w tym czasie jakieś ruskie tam ze dwóch chyba szło przez górkę. Jak ich zobaczyli, tak zaraz dolecieli do nich, a ci byli uzbrojeni, broń mieli i wszystko. Nie bronili się, tylko ręce do góry podnieśli i chcieli ich tu zaraz na miejscu zastrzelić, zabić. Ale ojciec ich u tego mówi, weźcie ich tam ze sobą, żeby tutaj nie było tego. No i ich zabrali. No to były fakty takie. W czasie okupacji, no to były tu zatrudnione Ukraińcy, na nich mówiliśmy, co byli w niewoli u Niemców. I oni tu miały konie, bo wtedy samochody to tylko było do czego innego. I trzeba koniom było narżnąć sieczki. Nie trzeba było ręką kręcić, tylko do kieratu. I konie chodziły i ją napędzały tą sieczkarnię. I codziennie przyjeżdżały, to chyba ze sześciu przyjeżdżało i ze trzy wozy się przywieziły słomy i rżli tą
słomę na sieczkę. To codziennie przyjeżdżali, to przyjechać przez miesiąc, może dłużej, więcej. No to takie były roboty. A później jak sobie tak raz tutaj popili, bo gdzieś bimber załatwili, to jak zaczęli śpiewać, to psy były na podwórzu. Bo niech popili, to tak było. A jak tam później tam załatwili, ale jakoś załatwili z tymi Niemcami. A jaka była różnica między Niemcami a Rosjanami w zachowaniu? Nie no, Ruscy to nie byli tego, tylko normalni byli, jako przyjaciele niby, nie? Bo Niemiec to był wróg. Niemcy to strasznie byli, strasznie. Ale co zrobić? Do kościoła do Skotnik my chodzili. Nam jest kościół, do dzisiaj stoi, stary. I był porządek. W Skotnikach wszędzie był porządek. Jak Niemcy tam byli, to był porządek. A jak my szli w niedzielę po wyzwoleniu do tego kościoła, to były Skotniki nie do poznania. Płoty wszystkie rozwalone. Zapaskudzone było, jakby tornado jakie przeszło. Radek dawał ludziom ze wsi kaszę, żeby mogli przeżyć, tak? Co no tak. Może nie mieli pieniędzy ani nic. To i bąkę dawał, i kaszę dawał, i co tylko, co było komu potrzebne. Żeby tego, to później już, jak przybyły żniwa czy kopania, to przychodzili, pomagali przy robocie. Dziadek mój to miał 60 morgów ziemi. To było bardzo dużo. Dziadek nazywał się Nowak. On miał najwięcej ziemi to na całej okolicy. I u dziadka to tak było. Służąca była dziewczyna do pomocy w domu. I chłopak był taki na służbie tak zwanej do pomocy w wejściach, czy w ogóle w roboty w polu, czy gdzie to dziadek tam mało za końmi chodził, tylko miał do tego. A partyzanci nie przychodzili z lasu tutaj jeść? Nie przychodzili po coś? Przychodzili czasem, to dużo się nie wiedziało, przychodzili, bo przecież ja wszystkiego nie widziałem, ale tak to przychodzili, bo to mieli dobrą bazę, bo blisko las, a później oto była Diabla Góra, za Diablą Górą Klew. I tam też Niemcy przychodzili, byli nie Niemcy, tylko partyzanty, to przecież później przyjechali tu samoloty, zbombardowali tą wieś. To pamiętam, jak dzisiaj byłem tu w lesie, bo tu las był taki wysoki, jak te samoloty leciały tam i później słychać było wybuchy. No tam właśnie dlatego, że tam te partyzantów przetrzymywali. A nam się tu tak upiekło z tego tytułu, jak mówiłem, że ten komendant był tego i powiedział, że partyzantów tu nie było, bo partyzanci z lasu strzelali i tego. Tu kazał mi wyzbierać wszystkie łuski, żeby tu nie zostały, że to było stąd strzelane, tego, tak to wszystko było tego i ocalił. Tak, była z takim Tadeuszem, pseudonim Tadeusz, on był partyzantem. I oni tu u nas przebywali, a z miesiąc czasu, czy nie dłużej, spali w takim ganku, takim, bo to było ciepło. I tam nocowali. No i czasem się przechodzili do lasu i ona z bronią zawsze chodziła. To był Feluś, pseudonim, a to tam jest pomnik na tym, przed kościołem jej. Póki była tu u nas, to było w porządku, a później przeszli do Skotnik, do prymusa Bronisława, bo on tam miał sklep, no i... I tutaj ten był, a taki Dzidkowski, to był w policji, już po wyzwoleniu. I on ją przeskarżył. I przyjechały te ubowcy i ją zabrali. I zginęła nie wiadomo gdzie. Bo tego Tadeusza też aresztowali, ale on też zginął, bo chyba go usiadł za śmierć. I wysiedleni byli z tego. Od Kalisza tam, z Poznańskiego, bo tam były dobre gospodarstwa, to ich wysiedlili
No i przywieźli do Końskich, tych wszystkich wysiedlonych stamtąd. Ojciec się tam, no późno wyjechał, bo to jest 50 kilometrów. No i tam kilka tych furmanek było. No i pobrali, co tam było, dwoje, dwie osoby czy trzy. A do ojca została jedna kobieta i czworo dzieci. No i co, musiał się zabrać. Mieszkali tu u nas więcej jak rok. Później tu do niej wrócił ten mąż, bo też był aresztowany, a gdzieś jakoś go wypuścili. I później jeszcze doszedł najstarszy brat. I byli tu jeszcze jakiś czas, ale nie do końca wojny, bo się później, jak ten ojciec wrócił, to się wystarał w przedbożu robotę na tartak, na tartaku i wyprowadzili się tam do przedboża. I stamtąd odjechali do tego. Ale do dzisiaj jeszcze utrzymujemy. Jeszcze kiedyś dzwoniłem do tego Tadeusza, on był rok ode mnie młodszy, to on pamięta wszystko i tego. Bo ci rodzice też wymarli i on był najmłodszy. Nie, najmłodszy to był jeszcze, później się urodził, jak jeszcze wrócili tam, to był najmłodszy. To było ich sześcioro dzieci. A tak to, to było z rok czasu, to było tu u nas właśnie. I trzeba było ich przechować. Nie to, że przechowanego, musieli mieć tego jedzenia i wszystko trzeba było dać. A nie płacili, bo nie mieli czym na robotę tego, nic więcej. No ale dobrzy ludzie, bo jeszcze do dzisiaj pamiętają. Bo dużo było tam wysiedlonych też z Warszawy, na Reczkowie. Ale to jedna, dwie osoby. Pamiętam, był taki cukiernik, co potrafił, o ten jeden orzeł tam wisi jeszcze, nie? Z czego ją lepić i zawsze na Wielkanoc to przynosił nam baranka z chorągiewką. Ulepionego tak jakby żywy były. A to się wszystko wytłuchło. A tamty no ten orzeł to tam został. Także tutaj przychodzili w czasie okupacji właśnie też do nas tamci warszawiacy. W Schodnikach mieszkał, a też przychodził tutaj. To się nazywał Czapski. Tu jego syn nawet się ożenił w Schodnikach z leśniczego córką. I tu po wyzwoleniu właśnie przyjechał z tą wnuczką. Piękna dziewczynka była. Jak był taki z Warszawy pilot, lotnik, my na niego mówili. Jak on się nazywał? Sudwoś. On się ożenił tu u tego dziedzica, to był dziedzic tutaj w starej, tam w tym lesie, co tego. I on tu do nas przychodził. I później po wyzwoleniu jeszcze przyjechał. A jego teściowa była redaktorką tak, gazety świątecznej. Świątecznej. O, przystojnie. Ale on był Litwin. Ale tu dużo przebywało u nich, u nas takich naprawdę mądrych ludzi. Później się przechowywał z przedboża taki Laszczyk. Tu siedział u nas ze dwa lata, ale co on później z tego, bo tam się ukrywał i tutaj był przechowywany, tu się u nas przebywał. Przecież spał i jadł i w ogóle. Ale to był bezpiecznym. Mało wychodził na dwór, mało tego, ale to też był wykształcony człowiek. A później co się z nim stało po wojnie, to nie wiem. A tak to przychodzili, później to tak i razy później na koniec, jak już było koniec wojny, to takie były złodzieje, jak z Wólki, Sochacki. Banda tak oto przyszła, nas obrabowała, zabrali wszystko, co było w szafie, co były jakie ubrania, nawet dziecięce, wszystko zabrała. Babcia miała taki zakopiański kożuch ładny. Wszystko, co było tylko. A było tego trochę, wszystko zabrali. Bardzo ciężko było. Jakie refleksje przekazałby pan młodym ludziom, jako osoba, która przeżyła II wojnę światową?
No ja wiem, nie życzyłbym tego nikomu. Bardzo panu dziękuję, że pan się zgodził przeprowadzić ten wywiad. Dobrze. Inaczej nie mówię, wszystko prawdę, co było. Bardzo panu dziękuję, bo jednak to są ciężkie wspomnienia. Bardzo. Ciężko o tym rozmawiać, więc naprawdę bardzo serdecznie panu dziękuję.